Kochani, cieszę się, że jestem tutaj z wami. Cieszę się, że to już chyba trzeci raz bodajże, ale to też jest niesamowite prowadzenie Boże i też to opowiem. Dlatego, że przyszedł mi na myśl, czy mógłbym jeszcze usługiwać w tym miejscu z Krotoszyna. I Duch Święty pobudził całkowicie niezależnie ode mnie Marcina, który tu w ten sposób znalazł mi nocleg i gościnę u Łukasza, że mogę tu być z wami i dlatego wychwalam Boga. Powiem, że to jest takie definitywne prowadzenie Boże. Zresztą powiem szczerze, że w każdym tym, co robię, modlę się do Boga, żebym cokolwiek robił, żebym robił to z Bogiem, a nie bez Niego. Żebym nie robił czegoś sam. Wiecie, to jest bardzo ważne. Czy my sami coś robimy, nieważne co, to może być najwspanialsza rzecz w oczach ludzi, ale czy my sami to robimy, czy z Bogiem? To jest podstawowa rzecz. Jeżeli robimy to z Bogiem, to wtedy ma to moc. Jeżeli robimy to sami, efekt będzie taki, jaki będzie. Pani, otwórzmy Słowo Boże, powiem też dwa doświadczenia, ale chcę zacząć od Słowem Bożym, jak to zwyczaj, żeby Pan był wywyższony. Jest to rozdział 16. I to często mówię i powtarzam. Wiecie, Słowo Boże jest niezgłębione. Ono nie ma głębi. Co to znaczy, że nie ma głębi? To jest 16 rozdział. Jana. To jest Ewangelia Jana, 16 rozdział. Słowo Boże nie ma głębi. To znaczy, że wersety, które możemy czytać setki razy i może nam się wydawać, że my je znamy, my możemy tylko po powierzchni pływać z tym. Bo doświadczyłem tego wielokrotnie i mówię to z doświadczenia, kiedy rozmawiałem z ludźmi o Bogu, Bóg mi dawał rozjaśnienie umysłu i dawał mi teksty, które ja tak dobrze znałem i tak myślałem, że znam, a On dawał mi głębię tych tekstów. Jeszcze następną głębię. Wiecie, i ja wiem, że to nie jest jeszcze koniec. To nie jest dno tych tekstów. Ale my teraz się przyzwyczajamy, prawda, do tekstów, że my je znamy, my je czytamy, no my wszystko wiemy o tym tekście, na pewno. Na pewno wiemy wszystko o tym tekście? Jeżeli wszystko wiemy, musielibyśmy się stać bogami. No. Nie jest to realne. No a to jest Słowo Boże. Czyli to Słowo Boże wychodzi od Boga, który jest, nie ma głębi. Dlatego Słowo Boże też nie ma głębi. No i słuchajcie, tutaj właśnie ten tekst, który znamy, czy pewnie słyszeliśmy już wielokrotnie i nam się wydaje, że może znamy w pełni. I to jest od 7 wersetu. Lecz ja mówię wam prawdę, pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do mego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. A o sądzie, bo władca tego świata jest już osądzony. Zobaczcie, trzy elementy. Wiecie co? Ja się kiedyś zastanowiłem, czytałem też, no znam to wszystko. Zastanowiłem się, dlaczego Bóg nie powiedział, że chce przekonywać ludzi o miłości. Jak myślicie? Dlaczego tu nie ma słowa miłość? Jak myślicie? No to jak? Duch Święty przyjdzie i nie będzie przekonywał o miłości? On będzie przekonywał o sądzie, o grzechu? No, wiecie, przekonywanie kogoś o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, no nie jest wygodne, prawda? O miłości jest to wygodne. Idziesz, mówisz o miłości. Ludzie to przyjmują, bo to jest takie fajne, takie dobre. Ale kiedy idziesz i mówisz o sądzie, o przekonujesz o grzechu, to też jest z miłości, bo to przekonywanie o grzechu też jest z miłości, właśnie. Ale ta forma miłości nam niezbyt pasuje. Prawda? No kto lubi, słuchajcie, kto lubi, jeśli ktoś przyjdzie i upomni go? Jak myślicie? Kto to lubi? Lubimy to? Kiedyś z taksówkarzem do mnie jechałem i powiedziałem mu o Bożym sądzie, to mało mnie nie zapomnie, nie zatrzymał się i mnie nie wysadził. Mało brakowało. No. Tak, tak. Powiem wam, że nawet powiem wam zdarzenie, które miał jedna osoba mi znana, która stała w kolejce. Podszedł do niego mężczyzna i mówi, kup mi papierosy. Ale to był nasz brat i on wtedy był nasz brat, bo już no niestety nie jest, ale wtedy był. I on mówi, ja ci nie kupię tych papierosów.
Ja nie kupuję papierosów. Ja nie chcę się przyczynić do śmierci twojej. A on się wściekł na niego i go zrugał tam. Jak on śmiał nie kupić tych papierosów? I mógł wyświadczyć takie dobro, jakie on jest bezczelny. Bo mu nie wyświadcza dobro, nie kupuje. Nie chce mu kupić tych papierosów. No takie dobro mu powinien wyświadczyć, prawda? Kupić mu te papierosy. No. On tego nie rozumiał, ten człowiek, i to jest zrozumiałe. Dla niego to było coś strasznego. No jak to? No, ale my wiemy, że to jest tragedia, prawda? No i że ja bym komuś dawał truciznę, a to jest trucizna, to wybaczcie to. Ja, moje sumienie by mi nie pozwoliło na to, żebym ja komuś kupił papierosy i dał mu te papierosy. Pal i się trój. Jeżeli chcesz, kup sobie i pal. To jest twoja wola, prawda? Ale ja ci nie pomogę w tym. Ja ci w tym nie pomogę. Także wiecie, to jest właśnie ten temat. I zobaczcie, o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Bóg przyjdzie, Duch Święty, szczególnie o tym. Wiecie dlaczego? Bo szczególnie z tym będzie problem. Dzisiaj na ziemi. Nie tak. Dzisiaj jest szczególny problem z tym. Grzech, bunt, czyli potrzeba jest sprawiedliwości, ale w sprawiedliwości to wszystko ma być w miłości robione, bo to też jest napisane, że wiara jest czynna w miłości. Jeżeli nie ma miłości, tego oleju, no to też sama sprawiedliwość. Pamiętajcie, Bóg jest miłością i sprawiedliwością jednocześnie. I w miłości jest zawarta sprawiedliwość, w sprawiedliwości jest miłość zawarta. I w jednym i w drugim to się ze sobą łączy, to się nie da rozdzielić, to nie da się gdzieś jakieś, nie wiem, że osobno sobie postawimy sprawiedliwość, osobno miłość. Nie, jeżeli tak zrobimy, to sama sprawiedliwość bez miłości czym będzie? Okrucieństwem. A miłość bez sprawiedliwości czym będzie? Sentymentalizmem. Jakimś fajnym, takim, wiecie, jak to kiedyś, sentymenty, jakieś, ale to nie ma nic z prawdziwą uczuciem miłości. Pewien sentymentalizm, a to nie jest to samo. Dlatego zobaczcie, o grzechu mówię, bo nie uwierzyli, o sprawiedliwości nie będę analizował, bo tu nie czas na to, ale chcę głównie tylko zaznaczyć ten temat, że Duch Święty przyjdzie i nas chce posłać tak samo. My sam do nas najpierw musi nas poruszyć i nas przekonać o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, żeby mógł nas wykorzystać, żebyśmy mogli iść do ludzi i też ich przekonać z miłości. Oczywiście nie tylko o tym, ale ta sprawiedliwość, to chodzenie z Bogiem, że Bóg jest, który co? Kocha człowieka, który chce go zbawić, prawda? I robi wszystko, żeby go zbawić. Ale jeżeli człowiek mówi nie, no to nie. No to nie. Bóg nie złapie i mu ręce nie zwiąże i powie, no, a ja cię i tak zbawię. Ale nie, ale ja cię i tak zbawię, bo ja cię kocham. Nie ma takiej opcji. Wyobrażacie sobie coś takiego? Wyobraźcie sobie, macie kogoś, kogo kochacie. Naprawdę kochacie. To co, zwiążecie mu ręce, na przykład, bo chcecie, żeby on był, a ktoś powie, ja nie chcę być z tobą. To co, zwiążecie mu ręce i powiecie, ale będziesz przy mnie. Będziesz mnie kochał. Jest to realne? Że ta osoba będzie kochać? Nie, bo to będzie zmuszenie. To będzie siła. Bóg nigdy... Wiecie, Ellen White napisała takie zdanie. Jedyny nacisk, jaki Bóg na nas kładzie, to wiecie jaki? Miłości. Zgodzicie się z tym? Miłości. To jest jedyny nacisk, jaki Bóg kładzie na człowieka. Oczywiście przychodzą doświadczenia, które są spowodowane naszą niewiarą na nas i my myślimy, że to Bóg nas naciska. Tymi doświadczeniami. Nie, On nam okazuje miłość. On nam pokazuje miłość w tych doświadczeniach. Opowiem wam dwa doświadczenia, kochani. Jedno doświadczenie miałem, kiedy miałem usługiwanie we Wrocławiu i powiem wam, że przyszedł do człowiek, nie? Przyprowadził jeden brat i powiedział, że po nabożeństwie okazało się, że jemu się pomyliło i przyszedł, wiecie, bo on myślał, że po 12 się zaczyna nabożeństwo. I on przyszedł na to nabożeństwo po 12. Czyli dobrze, że jeszcze ludzie byli, rozmawiali, bo tak to pewnie by zamknięto na ten modlitwę. I wyobraźcie sobie, i on przyprowadził go i mówi, że no, myślę, że on chce porozmawiać o Bogu i o Biblii. Wiecie, mieliśmy wspaniałą rozmowę duchową, koło godziny czasu, kiedy człowiek się pytał, widać było, że już jest, jakby duch go pobudził, pracuje w więziennictwie, w służbie więziennictwa. I wiecie co? Tam dostają więźniowie Biblię. Tam jakieś kościoły działają, ewangelizują. I jeden z więźniów wziął tą Biblię na śmietnik, czy gdzieś tam wyrzucić. I on znalazł tą Biblię.
I zaczął czytać. Wiecie, co się stało? On się nawrócił. I się nawrócił. I mówi, no oszukują nas. Ja mówię, no na tym polega grzech. Na tym polega ten świat. Dlatego Duch Święty ma przekonać o tym grzechu, o tym oszustwie. I zaczęliśmy rozmawiać, wiecie, i mieliśmy wspaniałą rozmowę, jaka jest różnica między prawdziwym chrześcijaństwem, a tym takim, który panuje, prawda? Jaka jest różnica między jednym a drugim, około godziny czasu. Powiem wam, że mam kontakt z nim, on już był na wieczerzy, tam przychodzi, bo on nie mieszka we Wrocławiu. Myślałem, że on mieszka we Wrocławiu, ale poza. Ale powiem wam, że jest szansa, że jeszcze się zobaczymy. Drugie doświadczenie jeszcze, no nie wiem, bo wiecie, co, modliłem się, byłem w Nysie, tam usługiwałem i modliłem się do Boga. Boże, daj mi kogoś, z kim mógłbym porozmawiać o Tobie. Poszliśmy na rynek, pojechaliśmy wtedy do Nysy, pamiętam, z Głuchołaz, bo tam nocowaliśmy u naszych przyjaciół z żoną i pojechaliśmy do tego, do Nysy, tam do koleżanki jej. Ona się spotka z koleżanką. Poszliśmy na tą tak zwaną starówkę, bo wiecie, no trochę ją tam zniszczyli, no ale to tak na marginesie. Stoimy i nagle jakiś człowiek obok nas, mężczyzna, tak widać, bo coś ma tam w reklamówce, no taki trochę, ale tak nie wyglądał, wiecie, na typowo takiego bezdomnego człowieka jakiegoś, z którego tam, no, czuć nie za ładnie i tak dalej. I zaczął tam się, włączył do rozmowy, tak kulturalnie, tam o jakimś, w tych zabytkach, tam o tym domu pewnym, takim, tej kamienicy, która jest tam. No i zaczęliśmy ten, no i w końcu ruszył, no i standardowe pytanie, czy bym mu coś nie dał. Ja mu wtedy powiedziałem, mówię, ja nie daję pieniędzy, ale mogę kupić bułkę, mogę kupić coś do jedzenia jak najbardziej, ale jak tylko będzie coś otwarte. Ja nie daję pieniędzy do rąk, mówię dlatego, że ludzie to niestety często biorą na alkohol, na inne rzeczy przeznaczają. Więc jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje, no to wtedy... Ale szliśmy, on już nie wrócił do tego tematu i słuchajcie, szliśmy gdzieś półtorej godziny, może do dwóch godzin i on słuchał i myśmy rozmawiali o Bogu. Słuchajcie, niesamowite, ani raz nie przeklął. W ogóle takiego słownictwa, wiecie, ja byłem naprawdę zbudowany. Człowiek, który mówi, że też poprosi, bo ja mówię, wiesz co, to nie jest, bo późniejśmy przeszli na ty, bo ja nie lubię tam za długo panować sobie. I Paweł, i on mówi, ja mówię, wiesz co, to nie jest przypadek, że ja z tobą rozmawiam, bo modliłem się do Boga o to i Bóg mnie wysłuchał. A on mówi, wiesz, ja też wspomniałem Bogu, bo chciałbym, mówi, z kimś normalnym porozmawiać, bo wokoło niego to wiecie, że też człowiek bezdomny, on mówi, że z żoną się żona go tam zdradziła, wyrzuciła i on po prostu jest, no chodzi, ale nie zdradził, powiedział, nie zdradził ją i chodzi i mówi, po prostu jest no, w takim stanie, jakim jest obecnie, ale nie było tak źle, bo tak jak widziałem, że no i zaczęliśmy rozmawiać, pewne rzeczy mu tam rozmawialiśmy, on się zwierzał, też mówił, powiem wam, że byłem bardzo zbudowany tym, że mogłem mu, powiedziałem mu, że tam jest w Nysie Kościół Adwentystów, on nie wiedział. Kościół zielonoświątkowy wiedział, że jest tam do katolickiego. Mówi, że on chodzi do kościołów, siada i słucha, co tam jest mówione. On słucha, co tam jest mówione. I wyłapał pewne rzeczy, które mu się nie zgadzały, które był tam oburzony, ale też pewne rzeczy ja mu trochę prostowałem. I powiem wam, że jestem tak zbudowany, że Bóg mi dał człowieka. Nie miałem, szkoda, że nie miałem książeczki. Powiedziałem mu, chciałbym ci dać pokój, za którym tęsknisz. Chciałem ci dać taką to, ale no nie mam przy sobie, ale mówię, chciałem ci dać, może ten, a on mówi, no takie tajemnicze nazwa, ja mówię, wspaniała książka, bardzo krótka, bardzo tego, ale wspaniała i rozmawialiśmy, widać, że napisał też o Bogu tam, jak katolik, napisał wiersze, opisał, tyle czasu spędziliśmy, aż w końcu już pod koniec, kiedy mieliśmy iść do tej koleżanki mojej żony, wtedy on już odszedł na bok, powiedział sam, że musi odejść, musi iść już ten, iśmy się rozstali. Pożegnałem się z nim, dałem mu wizytówkę, pamiętam akurat jak miałem moją wizytówkę i mówię, słuchaj, ja wiem, że możesz nie mieć telefon, on mówi, że wyrzuciłem telefon, nie mam. Mówię, możesz nie mieć, ale mówię, wiesz co, może ci się to przyda. I mówi, że kiedyś był bardzo głodny i tak wspomniał do Boga, nachylił się, patrzę, tu 5 zł też. Bóg jest niesamowity. Bóg jest niesamowity. I dziękuję Bogu, że mogę rozmawiać z takimi ludźmi wcześniej. Jeszcze z innymi rozmawiałem, którzy byli pogardzani. Wiecie, to już tak na sam koniec. Człowieka w Tarnobrzegu spotkaliśmy, który znał kilka języków, który jeździ po Europie, ale jego życie tak się potoczyło, że stał się bezdomnym, śmierdzącym człowiekiem. Bezdomnym, śmierdzącym człowiekiem. I rozmawialiśmy z nim i widziałem, jak ludzie przychodzili. Tak.
powiem wam, że za każdym razem, ja to mówię bardzo mocno, podkreślam, ja się nie różnię od tego człowieka, ja się nie różnię od tego, co leży w robie. Wiecie, dlaczego ja się nie różnię? Tylko się różnię mogę Chrystusem, którego ma w sercu. Ale gdyby on miał w sercu Chrystusa, on by stał tutaj i mógłby mówić do was. Nie tak? A gdybym ja nie miał, a stracił tego Jezusa, kto mi zagwarantuje, że ja bym nie leżał w robie dzisiaj? Powiedzcie mi, kto jest na tyle silny, a kto za może przyszłość swoją, a kto na pewno 100% wie, co z nim by było? Gdyby nie miał więzi z Jezusem, gdyby łaska Boża odeszła od niego, czy by się nie znalazł w rowie? Niech Bogu będzie chwała. Kochani, niech te słowa będą jak sztylet obocieczny, abyśmy przylgnęli do Chrystusa, abyśmy mogli być Jego światłem. Abyśmy mogli być Jego światłem, tak jak jest tu napisane. Ja jestem światłością świata. Nie tylko Jezus. On chce, żebyśmy też byli Jego światłością.